Tym razem w gminie Konopiska władze powiatu częstochowskiego zorganizowały obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęło się ono od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Wacława w Konopiskach. Następnie uczestnicy wzięli udział w przemarszu i oficjalnych uroczystościach. Tak jak doświadczenie uczy, 11 listopada jest takie nagromadzenie wszelakiego rodzaju uroczystości, że ciężko byłoby taką powiatową mszę w takim dostojnym wymiarze zorganizować, bo każda gmina i wiele pocztów sztandarowych naprawdę uczestniczy w wielu, wielu spotkaniach. No, tak się to stało w ostatnich latach i dobrze się stało, że tą niepodległość zaczynamy traktować bardzo poważnie, szanujemy tych, co ją wywalczyli, ale staramy się patrzeć też w przyszłość, żeby przynajmniej jeśli wokół siebie da się coś dobrego zorganizować, to trzeba to robić. Czasy są niepewne i trzeba naprawdę robić wiele, wiele w sferze psychicznej, w sferze organizacyjnej, a szczególnie pokazywać młodemu pokoleniu słowem, czynem i takimi uroczystościami. Szanujemy, ale też musimy pracować, żeby tą niepodległość i pokój obronić. Młode pokolenie musi mieć wzorce. Tych wzorców nam brakuje i tych zbiorowości takich do pokazania pozytywnych też brakuje, więc ten wymiar powiatowy wydaje się dobry. 20 sztandarów, wiele organizacji. W tej chwili powinniśmy doceniać to, co robią Ukraińcy, bo i pomagać im, o ile tylko to możliwe, bo oni są już ciut przed nami. Życzmy im, żeby przy tej współpracy i pomocy międzynarodowej udało im się obronić. Życzmy też sobie, żeby wojna szybko się skończyła, bo ona ciągnie za sobą wiele, wiele problemów, które my jako zwykli mieszkańcy też zaczynamy odczuwać i pewnie będziemy odczuwać jeszcze bardziej. Dlatego historia czasem zatoczy koło, a my musimy być na to przygotowani, gotowi i wiedzieć, że o wiele rzeczy takich wzniosłych trzeba się czasem bić.